tym roku wzrosło nam również zaangażowanie w grupie menadżerów średniego szczebla. To zaangażowanie jest wyższe niż pracowników i nas bardzo to cieszy, dlatego że to menadżerowie de facto budują zaangażowanie w swoich zespołach. Polscy menadżerowie nie mają lekko, zmierzeni są z trudnym rynkiem pracy z jednej strony, zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników, oczekiwaniami milenialsów, z drugiej strony konfrontowani są z oczekiwaniami zarządów dotyczących efektywności działania czy realizacji celów. Postawieni między młotem a kowadłem, polscy menadżerowie są coraz bardziej zaangażowani i doceniają współpracę w organizacji, doceniają współpracę również z zarządami i cenią sobie autonomię w swoim miejscu pracy. Niestety wysokie zaangażowanie wśród menadżerów ma też swoją drugą stronę i tą drugą stroną jest niskie poczucie równowagi między pracą a życiem osobistym, która tą grupę zawodową dotyka najmocniej. Jest to zdecydowanie wyzwanie i bolączka polskiej kadry zarządzającej średniego szczebla, myśląc o programach nakierowanych na poprawę równowagi między pracą a życiem osobistym. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wyzwania, które stoją przed polskimi menadżerami.